Witam, z tej strony Father Rikuru. Zanim przejdziemy do tytułowego Cards Against Humanity, pragnę tylko poinformować, że jeżeli nie trawisz czarnego humoru, zrezygnuj z dalszego oglądania. Dziękuję. Kto tu rządzi? Piraci! W świecie zniszczonym przez macanie, naszą jedyną nadzieją będzie papież. To siada za dobrze. Yo! Have to be kawalarz moment. Tak, to ja zabiłem 40-latka na rolkach. Pytacie jak? Moja pochwa. Zabiłem rolnictwo. Pytacie jak? Maty. Mati zepsuł rolnictwo, dziękuję. Czego rezygnuję w czasie postu? Dyskretne walenie konia pod kołderką, podczas gdy mama śpi tuż obok. Idealnie. Idealne. Pod kołderką, podczas gdy mama śpi tuż obok. Dokładnie to wiem na myśli. Ale destruction. Robię, po prostu wyrzucam najbardziej bezużyteczne karty. Dobra, lecimy. Spektakularne mięśnie brzucha plus wstręt do samego siebie równa się skarabietami z powrotem w nieskończoność. Dzieci plus drożdże równa się nastawianie. Dobra, nie, to jest idealne. W sumie dzieci mogłem zostawić. Mogłem wyrzucić inną kartę, bo dzieci się jeszcze przydadzą. Co staje się lepsze z wiekiem? Janusz Korwin-Mikke. Dla memów. No, ja bym też dał w sumie Korwina. To jest moim narkotykiem. Pan jest SpongeBoba? What the fuck? Wzboga się z bycie gejem za kasę. Oh shit, I'm sorry. Wzboga się z rachunek za gaz. Nie! Za tym ty chyba stracisz. O jest! Bycie gejem za kasę. Mam otwarte. Skup się. Rodzice. Konwulsyjnie wymiotujący Kuba Wojewódzki, podczas gdy chmara pająków wylęga się w jego mózgu i eksploduje z kanalików łzowych. Yes! Fuj! Ukrywają przede mną rodzice. Nie, lato! O Jezu, przepraszam, mikrofon mi aż spadł. MVP. Mi autentycznie mikrofon spadł. O Jezu. To jest najlepszym przyjacielem kobiety. Cios podbródkowy! O nie, to jest takie bardzo Polska. Co jest najlepszym przyjacielem kobiety? To miejsce u mężczyzny pomiędzy jądrami a odbytem. Dla memów. On to wygrał. Dla memów, musiałem. Spod podbródkowy. Congratulations, you won. Yo. Wow, dobra. mistrz z wyrolstwa, nocny informator. Napiłem się yerby i zachciało mi się śmiać. Ja pierniczę. O nie. O nie. No, wygrałem, zajebiście. Nekrofilia. To zakończyło mój ostatni związek. Ku Klux Klan. Co zakończyło mój ostatni związek? Nagły zwrot akcji. Kurczę. Ku Klux Klan mnie bardziej rozśmieszył. Bo to jest tak losowe. Tak sobie pomyślałem, bo w sumie... Znaczy, to nie jest losowe. Bo jeśli Ku Klux Klan zakończył twój związek, no to po pierwsze, z kim był ten związek, po drugie, jak go zakończył. No tak.
Moje karty mnie przestały bawić. W nowym filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że Borys Szyc to był tak naprawdę tym przerażającym wujkiem, który okazał się być pedofilem. Jezu! W nowym filmie akcji Bruce Willis odkrywa, że Popek był tak naprawdę Kubą Wojewódzkim zaczepionym mocno muchaczek od zasłony. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Oh yes! Oh yes! Nie wiem, biorę Borysa Szyca. A tu... Ja jestem... Father Rikuru, największy zwyrol twojej dzielnicy. Jak byłem na kwasie, to gówno zmieniło się w dług publiczny. Jak byłem na kwasie, to napięcie zmieniło się w utratę ręki i nogi. Okej, powiem tak. True. O Jezu. To jest tak bardzo zwyrol. Kiedy chciałeś zadupczyć i straciłeś rękę i nogę. Tak. Co jest moją supermocą? Mikropenis. Nie powinienem się śmiać z żartów o penisie, ale... Supermoc! Co jest moją supermocą? Upijanie się płynem do spryskiwaczy. O Jezu. Życzę powodzenia na Ojomie. O boj. Przy pomocy czego polski rząd wspiera studentów z regionów wiejskich? W pierdol. Na zaplutym chodniku możesz dostać w pierdol. Prawdziwie. Albo tajemniczki gówno. Oba są prawdziwe. A, tak. W pierdol. O Jezu. Najlepsze jest to, że mieszkam na wsi, nie? Same. O Jezu! Co powoduje u mnie gazy? Ciężko pracujący cygan? Czy Jan Paweł II? Jeszcze jak? Ciężko pracujący cygan. Jezu. Będzie ciężko. Ja tu umieram. Ja tu ewidentnie zdycham. O, jedziesz. No żywo, tylko w Polsat Sport. Cykl turniejów. Fantazji o drwalach. Albo WoWa. Albo zostawianie pułapek na złodziei. A ja mówiłem o złodziejach, że urywają rączki w średniowieczu jeszcze. O nie! O nie! Ej, ale szczerze, zobaczyłbym taki turniej. Odpowiedź jest po prostu polska. Zostawianie pułapek na złodziei. Jakie zawody, kurde, w Polsat Sport. Yo! Father Rikuru, nowy mistrz z wyrolstwa. I shitpostu jednocześnie. Wyruszenie w stronę zachodu słońca, co za piękne zdanie. Linczowanie czarnych ludzi, co za piękne zdanie. Pierdzenie w ogóle. Co, kurwa? Ucham? Co za piękne Ucham? Zdanie. No kurczę, myślałem, że znowu rasizm wygra. Jest cała społeczność zbudowana wokół erotycznych opowiadań fanowskich. Boże, nie mi się to kojarzy. O! Nocnymi informatorze! Już jadę, już za pan nie pytał, ale... Niż życie dobrego humoru i ciekawych rozmów. I... ruchanie mnóstwa nie... Co jest? Nie! Dupli, kurwa, to z wyrolu! Dupli! To jest takie z dupy.
Co jest najbardziej emo? Fader Rikuru. Co? 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 Why are we still here? Just to suffer. Oddalam to pytanie! Jest ta odpowiedź! Oddalam to pytanie! Jeśli Fader Rikuru pojawiłby się jako pierwszy albo drugi, to by nie patrzał na resztę odpowiedzi. Halo! Oddalam to pytanie! Odpowiedź. I am not fucking emo. Ale dla memów. Może to jej urok, a może to Kubuś Puchatek na 10-metrowym wężu. Nie, nie. To nie może być karta, która nie została napisana ręcznie. Może to jej urok, a może to policyjna. Dobre, dobre. Może to jej urok, a może to mycanie granatu ręcznego. O Boże! Ale ból! To co miałem, to nie było napisane. Ja tą kartę dostałem po tym, jak zwiększyłeś ilość kart. O nie! Co preferuje Janusz Korwin-Mikke? To miejsce u mężczyzny pomiędzy jądrami odbytym. Opowiadanie do wcipów o Żydach w nieodpowiednim momencie. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz. Jest nagroda 500 funtów. Cukier. No kurna, to jest prawdziwe, no. No to tak po prostu, kiedy pijesz cukier i nagle poczujesz herbatę. Płotka głosi, że ulubionym daniem Władimira Putina jest babcia nadziewana na otyłość. Płotka głosi, że ulubionym daniem Władimira Putina jest muchanie, muchana lalka wielkości dziecka. Nadziewana... Siedzę. 150 technikami samogwałtu. Małdzę cię na dynię w sposób... Zgubiłem kartę, ale już znalazłem. Do teatru wchodzi musical o... Masz zakaz. O nie! Mikrofalowkowanie kocia... Co to znaczy? To jest nocny informator. Dzięki! Co to jest mikrofalówkowanie? No, przygrzewanie w mikrofali. Mikrolówkowanie, to brzmi tak bardzo Google tłumacz. Dzwonię na Ja nawet nie patrzałem, kto jest carem, po prostu wziąłem. Jest to... To kto jest carem też wpływa w sumie na odpowiedzi, to już ma inny humor. Dzwonię no. Ja przez seks telefon śmieszny. Nocny informator, wsadzanie do kotów do mikrofali moment. Co to za dźwięk? Rikuru w co? No... Wszystko, co jest związane ze mną, będzie plusowane, ja wam mówię. No, co poradzi, że jesteś taką śmieszną osobą? Bo jestem. Co chcesz robić w przyszłości? Walki kokutów? Co chcesz robić w przyszłości? Naruszanie podstawowych praw człowieka! Wygrał! Nie odsłaniaj trzeciej karty. Wygrał. No patrz, ja i Nocny... Idziemy ze sobą, kuźwa, łeb znowu. To jest kurde... To jest magia. Życie Indian zostało na zawsze zmienione, gdy biały człowiek pokazał im dwa zombie gęgrzące się w dupę. Yo! Musiałem do tego nawiązać. Musiałem. Fader Rikuru, auto win. Auto win.